na Windowa, na zwykły koszyczek na żywe robaki. Fajne. Może ktoś rozpoznaje tego Federlinka? On został wyłowiony na zawalnej. Nie. Ło, proszę ludzie. Siemanko wszystkim, z tej strony Feder Fanatics, jadę na ryby, na stawy w Leśnicy, tutaj za przejazdem, zawsze chciałem tam, kurczę, stanąć, siąść i łowić, ale jak wiecie, Odra, piękna rzeka, zawsze było więcej powodów dla tego, żeby siąść na Odrę niż na stawy w Leśnicy, a tym razem jest bardzo, bardzo wysoka woda we Wrocławiu na Odrze i w końcu się skuszę. Jadę, jest to łowisko co prawda bardziej karpiowe, nie pod klasyka, ale ja się nie poddaję, mam pewne strategie, mam pewne wizje, mam pewne swoje jakieś plany w stosunku do tego łowiska i nie poddaję się, jadę i testuję łowisko, które jest bardzo niedaleko mnie i tym bardziej trzeba to zrobić, także oglądajcie. Ja przyjechałem tutaj na te stawy, rozłożyłem się, już całe procedury nie będę wam nagrywał, za każdym razem jest to samo. Dodatkowo dzisiaj rozbiłem parasol. Łowię na grubo. Spójrzcie. To jest zanęta Gigant firmy Match Pro. Ta niebieska taka, top class. Razem z czerwonym pieczółkiem Fluo, też firmy Match Pro. Dodatkowo tutaj dopalona jest konopiami. I to chyba wszystko. No i robaczka trochę. Białego, pinki, białego barwionego, na haczyku trzy białe, bo słyszałem, że tutaj na stawach w Leśnicy bierze karp, więc na grubo założyłem, ale podobno też występuje leszcz, więc 20 metr, słuchajcie, mały koszyk 10 gram, tu jest dość głęboko. W międzyczasie rozłożę sobie drugą wędkę. Na tą, co teraz łowię, będę łowił na 30 metrze. Tutaj posłałem cztery takie koszyki na zanętę, na nęcenie wstępne. Myślę, że to zupełnie się wystarczy. Łowię na 100% spożywki, więc jak zacznie się kręcić jakaś rybka, myślę, że zostanie. Staw jest nieduży, chyba nawet mniejszy trochę niż cegielnia, ale fajny, podwodna roślinność, tutaj klimacik, tataraki, grążele, wszystko. Lilie wodne, sałata podwodna z takich właśnie roślinności występujących w wodzie. Widać, że drobna rybka się pławi i no i czekamy na pierwsze branie. Robię drugą wędkę. Ustawię ją na 20 metrze na Windowa, na zwykły koszyczek na żywe robaki firmy Browning. Jest to rodzaj window. Jeżeli znacie, to znacie. Jeżeli nie znacie, to wam pokażę zaraz, o co w tym chodzi. Ten Federling, co teraz będę zakładał, nie wiem ile wytrzyma, ale to jest Federling wyłowiony na zawodach ostatnio, jak byłem. Zobaczcie. On tu ma taką, nie wiem z czego to jest, chyba plastikową. Taki plastikowy koralik z dziurą w środku, za którą przewlekamy żółkę czy plecionkę, i to jest połączone z krętlikiem. Dodatkowo w środku jest, widzę, gruba żyłka i tu znowu krętlik z agrafką na końcu i jeszcze to wszystko jest w takiej silikonowej termokurczliwej. Fajny Federling, fajny. Może ktoś rozpoznaje tego Federlinka? On został wyłowiony na zawalnej. Może to właśnie kogoś z was Federling nawet. Nie tu, co ty Bartek robisz? Koszyczek typu window. Otwarty, tak? Okienko. Window. Cały widz w tym, żeby to zamknąć. O. Jak już się wam uda to, tak jak mi teraz, to moim zdaniem trzeba jak najszybciej wyrzucić jednak ten zestaw. Bo te robaki cały czas wychodzą przez te dziurki takie. O.
ryba chyba jakaś, byczek. Byczek, ty dziadu. Jakiś zaczep. A nie, byczek. Jest. Pierwszy białoryb. Krąpik. Okej, to już wiemy, że trzeba długi przypon. Zobaczcie, jaka uklejka z lotu wzięła. Fajna na żywca, szkoda, że nie wziąłem żywcówki. Jedną bym z winą puścił na żywca, bo tu może i szczupak by wziął szybciej niż te kurde grube leszcze i karpie. Miałem teraz lepsze branie i spinkę. Nabiarłe robaki sama, zanęta z robakami i robaki na haczyku. Ale gdzieś jakby weszło w zaczep, coś dziwne to takie było. Jest wreszcie coś innego, płotka podeszła. Branie. Jest ryba. Wreszcie jest ryba. Jest. No, jest coś większego już. Okoń chyba. Uch. Nie. Ło. Proszę, ludzie. Powiem wam, zaskoczony jestem, ale płotka, mega płotka, szła na początku jak fajna płotka, jeszcze takiej, już dawno nie złapałem takiej płotki. Nie uciekaj mi. Patrzcie, jaka płotka. O. Fajna. Zaraz ją zmierzę. A zassała? Maggot feather. Nie wiem w ogóle, czy to się tak nazywa maggot feather. Maggot feather chyba co innego w sumie. Ło, i tu mam następne branie chyba. Słuchajcie, ma 29 cm i tu mam następną rybę. Co, czyżby się worek otworzył? Ja, poplątało się. Poszła pewnie. Nie, jesteś. Nie, poszła. Poszła, dostała luzu i poszła. A nie, jest coś.
Pyczek. Ale mnie nastraszył. Dziad. O, branie od razu z lotu miałem. Kurde, jest ryba na bank. Pewnie uklejka lub coś w tym stylu. A jakże? Uklejka, ale jak tu uklejki biorą, to od razu takie duże. Pamiętam kiedyś Daniel... Kiedyś Daniel startował tu na zawodach, tylko że na tamtym stawie. To uklejkami, takimi właśnie uklejkami, wygrał zawody. Następne branie. Ale pusto. Ale znowu mocne, silne branie było. Następna, już mniejsza trochę, ale znowu płotka, kurde, poplątało mi się tu. Okej, trochę tak nieprofesjonalnie to wygląda. Zobaczcie. Podsumowując to dzisiejsze wędkowanie, uważam, że można je zaliczyć do udanych. Byłem tutaj pierwszy raz na stawach w leśnicy, złowiłem tutaj fajną płotkę, średniego leszczyka, mnóstwo byczków, kilka uklej z opadu na długim przyponie, drobnej ryby też troszeczkę,
Także myślę, że można to przyjąć wszystko na plus. Jest to zbiornik typowo karpiowy. Dużo ludzi łowi tutaj pod karpia, czai się z kulkami, z dumbbellsami, z loftersami, z różnymi innymi takimi przynętami metodowymi. Ja tu dzisiaj siedziałem na klasyku i myślę, że może trochę za spożywczo mogłem trochę gliny dodać. Jednak coś się działo, nie było nudy, można było posiedzieć, a teraz uciekam do domu na obiad, a was wszystkich zapraszam na zawody, które będą 11. Wszystkich startujących, wszystkich widzów, wszystkich kibiców, wszystkich, żebyście przybyli, jeżeli tylko możecie, na zawody. I tyle. Tylko czyste wędkarstwo i z pożarowieniami.